Chciałbym Państwu powiedzieć o niewielkim obrazie, portrecie pustelnika, który wisi obok mnie, autorstwa urodzonego we Wrocławiu artysty Jakoba Teodora von Heidena. Zanim przejdziemy do analizy tego obrazu, warto powiedzieć sobie o dwóch podstawowych rzeczach. Mianowicie jest on częścią malarstwa, które kolekcjonował ksiądz Michał Lewek i znajduje się obecnie ta kolekcja w Starąskich Górach, w Muzeum Starąskich Górach. A po drugie, obraz ten jest XIX-wieczną kopią czterokrotnie większego barokowego obrazu Salomona Kolinka z 1643 roku, mieszczącego się obecnie w Galerii Obrazów Starych Mistrzów w Dreźnie. Patrząc na obraz, na pierwszy rzut oka widzimy portret starego mędrca, który studiuje księgę i któremu wydaje się obce są ziemskie dobra. Jednak gdy zmrużymy oczy i spojrzymy jeszcze raz na ten portret, to zobaczymy na nim trzy najjaśniejsze miejsca. Mianowicie otwarta księga, czoło oraz niewielki fragment nieba nad prawym ramieniem postaci. To sprawia, że interpretacja tego obrazu może być następująca. Otwarta księga może być tutaj symbolem wiedzy, a z kolei jasne czoło umysłu. I teraz jedna z interpretacji może być taka, że czytając księgi o tematyce religijnej, filozoficznej, a więc takie, w której istotna jest idea piękna, miłości, dobra oraz umiejętne wykorzystywanie tej wiedzy przez nasz umysł, sprawia, że otwieramy się na duchowość, otwieramy się duchowo, czego symbolem może być ten fragment otwartego nieba z prawej górnej strony obrazu. Fragment nieba jest niewielki, ponieważ nasza dusza, okupowana przez ciało, ma ograniczone możliwości poznawcze. Wielu rzeczy, które rządzą światem, nie jesteśmy w stanie zrozumieć. I dlatego myślę, tutaj większą część tego tła stanowi ciemny bór, który może wyrażać tą niewiedzę, tą naszą ograniczoność. I warto przypomnieć, że w boskiej komedii Dantego właśnie las, ciemny las symbolizuje, jest symbolem tajemniczości, niewiedzy, no i grzechu. Często mówi się, że im ktoś jest starszy, tym jest mądrzejszy. Jednak widzimy, że starzec, mimo swojego wieku, nadal szuka, tą postawą jakby zaświadcza, że mądrość nie ogranicza się do starości fizycznej, czyli ilości zmarszczek na czole, a wręcz przeciwnie, mądrość wykracza poza cielesność, jest atutem młodości nieśmiertelnej duszy, która niezależnie od wieku ciała ciągle i niezłomnie dąży do poznawania świata, zadawania sobie kolejnych pytań. Dlatego mówi się, byśmy nie zatracali w sobie dziecka i byli ciągle ciekawi otaczającego nas świata. Wszystko to, co powiedziałem, brzmi bardzo pięknie, jest wzniosłe, bym rzekł odrealnione wręcz. Nie z tego świata. Dlatego warto też tutaj wprowadzić kontrast. Spójrzmy jeszcze raz na tego starca. Przypomnijmy sobie tytuł tego obrazu. Tytuł brzmi Pustelnik. Zadajmy sobie teraz pytanie, czy my tutaj widzimy pustelnika? Powiem szczerze Państwu, że od jakiegoś czasu widzę tutaj pachnącego persilem starszego mężczyzny. Broda jest u niego puszysta, jakby niedawno była umyta, wyperfumowana i wyszczotkowana. Najlepiej widać to na oryginale z Drezdeńskiej Galerii, o którym mówiłem na początku. Przecież prawda jest taka, że koło prawdziwego pustelnika nie bylibyśmy w stanie ustać dłużej niż minuty. Ponadto jego broda byłaby rozkosmana i przyozdobiona kurzem i liśćmi. No ale tego typu, jakbyśmy to powiedzieli, pozerstwo jest typowe dla baroku. Ma miejsce pewne zakłamanie rzeczywistości, pewna teatralność,
idealizacja. To są jakby cechy typowe dla baroku. No a jeżeli chcemy poszukać w malarstwie prawdziwego świata, spoconego, zakurzonego, o brudnych stopach, należałoby się zwrócić do realistów pokroju Courbetta czy Chełmońskiego. Czyli malarzy, którzy przedstawiali sceny z życia wsi, chłopów i to w sposób bardzo prawdziwy. Co na owe czasy było dość kontrowersyjne. I tutaj płynie morał taki, byśmy spoglądali na otaczający nas świat w sposób kontrastowy. Byśmy zarówno zauważyli te dobre rzeczy, jak i te złe rzeczy. Byśmy byli neutralni. I dzięki temu będzie nas spotykało mniej rozczarowań. Nie dajmy się zwieść wyłącznie pięknu zewnętrznemu. Ono jest oczywiście bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze jest piękno wewnętrzne, które właśnie bierze się z mądrości. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Serdecznie pozdrawiam.